Czy rzeczywiście masz taki moment, w którym starają się o ciebie telewizję? No tak, tak. Tylko pierwszy program telewizji polskiej nie jest zrobił mi propozycji. Jest TVN-ie, na Boga, no. Przestań, Kasia, przestań, bo zaraz zawołam jakiegoś lekarza, no. Czyli składał ci propozycję Polsat, Dwójka i TVN. Tak. No i co? I jeszcze telefon, zadzwoń. Dwie mniejsze stacje. No i co zrobisz z tym? Ja już miałem te propozycje od sierpnia mniej więcej. We wrześniu mogłem być w jednej ze stacji. I co chcesz zrobić? Jak chcesz... Nie pójdę do stacji, do programu, który mnie nie interesuje. Agnieszka Szulin. Na językach też miałem być u Agnieszki Szulin. Ale nie, ja mówię o tym, czy ktoś ci proponuje przeniesienie twojego formatu. Tak jak ja przyszedłem z Polsatu. Ale ja nie przeniosę tego formatu. To nie byłoby sexy, gdybym ja nagrywał swój program nie w Kawalerce, tylko znaczy w Kawalerce, ale byłby emitowany w telewizji. Ale mogłabyś to Kawalerka typu 200 metrów Łukasza. Nie, ale to nie będzie sexy. Będę prowadził inny program w telewizji. Taka jest koncepcja. Okay. 20 metrów nie zamierzam przenosić. A co chcesz robić w telewizji? Chciałbym pokazywać to, co jest moim mottem, czyli że nie ma rzeczy niemożliwych, oprócz trzaśnięcia drzwiami obrotowymi. To jest moje motto, uwielbiam je szerzej. Zresztą mam wykłady motywujące na ten temat. Bo to byłem ciekaw, na czym to polega? Mógłbyś zmotywować Kasię na przykład, żeby nie przeszkadzała? Ja już zamilkłam. Kochana ty moja. Na czym polega wykład? Ile ty masz lat? 29. A nie, no to już jesteś dojrzałym facetem. Myślałem, że jesteś młodszy. No, czy facet kiedyś może być dojrzały? Proszę cię, o jest. No. My sobie pogadamy, i te facecie, panie do nas już nigdy nie zostaną wpuszczone. No. Na czym polega wykład motywujący Łukasza Jakubiaka? To się zupełnie przypadkiem zaczęło, ponieważ zostałem zaproszony na Uniwersytet Jagielloński, żeby porozmawiać na temat mojego programu. No. I ta rozmowa potoczyła się w takim kierunku, że zacząłem motywować ludzi do działania. Ja zaczynam opowiadać o wszelkich dokonaniach, które miałem na swoim koncie, różnych bardzo niestandardowych. Zresztą wiesz, bo pisałeś swego czasu o moim projekcie Manhattan. Tak, bo tam miała grać Beata Tyszkiewicz. Tak. Ona mi o tym opowiedziała, tak. Zwróciłem uwagę. I też napisałeś o tym w Polityce. I na końcu tego projektu było takie zdanie, że chciałbym, żeby ten projekt wsparła Lady Gaga. Ja bym chciał pokazywać ludziom, że wszystko jest możliwe, że jeżeli bardzo byśmy chcieli do niej dotrzeć, to jest to możliwe. Sądzisz, że uda mi się z nią spotkać? Wiesz co, ja już w Polsce słyszałem i widziałem projekty, jak robiłem pewien koncert z Krzysztofem Materną, rozmawialiśmy od Micka Jaggera po Lenego Krawica i to ja rozmawiałem. Po angielsku. Już to widzę. Dlatego żaden z nich nie przyjechał. W Polsce jest wszystko możliwe.